nowy nabytek Airbox Silent Eco 50, kompresor bezolejowy 2,2 kW, 3 konie mechaniczne. Rozpakowanie, w ładnym opakowaniu przyszedł. Zapakowane kółka w środku, ładne grube tekturowe kółka do montażu. Mamy jakąś instrukcję z kluczykiem, zaraz ją rozpakuję. No i sam kontroler, jak widzicie, kontroler, kompresor albo sprężarkę, jak kto woli. No i wyciągnięty. Jeszcze zielona farba na folii, którą ściągnąłem. To gdzieś chyba troszkę złapało, chyba jeszcze na świeżo było, za świeżo. Tutaj mamy filtry, śruby wszystkie do montażu, akcesoria. Co też spodobało mi się, to jest miejsce, przepraszam, że tak skaczę, miejsce na wąż sprężonego powietrza, także fajnie można to umieścić. No i kółeczka, montaż z przodu, z tyłu, spust. No, mógłby być może troszeczkę lepszy, łatwiejszy w odkręceniu i spuszczeniu tego kondensatu, który się może gromadzić. Ale jak widzicie, przekaźniki, które załączają poszczególne sprężarki, każda z nich dwutłokowa, także cztery tłoki, zegary i regulator ciśnienia. Nie jest tutaj zainstalowany, ale chyba by się zmieściła mała szklanka tutaj. Zaraz to spróbuję wymierzyć. Wyjścia 2, szklanka, która pozwala odoleić albo tak naprawdę odciągnąć wilgoć z powietrza, wyłapać wilgoć tak, żeby nie wydostawała się na pistolet czy na wyjście, którym, nie wiem, malujemy czy odmuchujemy. Miejsce, które potrzebujemy. No i włącznik oczywiście. Zaraz to spróbujemy uruchomić, załączyć, tylko złożę, skręcę kółka, tak żeby można było łatwo transportować kompresor. Jedna ważna rzecz tutaj przy filtrach. Mamy zaślepki, tu gdzie mamy wkręcić sobie filtr. Natomiast jedna ważna, no może uwaga i rzecz, filtry są plastikowe, z plastikowym gwintem, więc trzeba uważać przy wkręcaniu, żeby za dużą siłą nie wkręcić tego filtra powietrza, żeby go nie uszkodzić. Także filtr tutaj wkręcamy sobie w odpowiednie do tego miejsca, tak żeby filtrować to powietrze zaciągane przez kompresor. Tutaj w złą stronę. Wybaczcie, jedną ręką, bo jedną trzymam telefon. Także mogę to robić troszeczkę nieudolnie. No ale no, trzeba uważać na ten, na to wkręcenie, żeby nie za dużą siłą wkręcić ten filtr. Na plus należy zaliczyć też to, że filtry są odwrócone do siebie, także nie będzie ich tak łatwo uszkodzić. No i tutaj wężyki do zaciągania możemy łatwo zainstalować. No i włączenie. Pokażę Wam, jak szybko od zera, kompletnie butla spuszczona, od zera pompuje. Hałas nieduży, można spokojnie rozmawiać. Zaraz pomierzę hałas pracy z odległości 1 metra. Szybko nabija ciśnienie. Thank you.
temperatura cylindru niewielka, oczywiście gorące. Kompresor napompowany. Jeszcze spokojnie tutaj widać, że minuta, jakieś minuta 15 sekund czas nabijania. Oprócz tego kompresor jest w stanie utrzymać ciśnienie na poziomie 6 barów bez problemu. Ja tu spuszczam w tej chwili ciśnienie. Kompresor się załączył. Chciałem Wam pokazać, że kompresor bez problemu jest w stanie ciśnienie 7 barów utrzymać. Teraz pomierzymy czas nabicia od 6 barów do 8 barów z powrotem do pełnej butli. Ale bardzo ładnie kompresor trzyma 6 barów bez problemu, praktycznie 7 barów jest w stanie przy ciągłej pracy utrzymać. Dwadzieścia trzy sekundy zajmuje dokładnie kompresorowi dobicie od 6 barów do 8 barów. Bardzo dobry wynik. Trzyma ciśnienie na razie. Zadowolony, pozytywnie. Cichy. Tak jak mówię, uchwyt tutaj dodatkowy na wąż sprężonego powietrza. No i tutaj parametry akurat mojego kompresora. Kompresor jednotłokowy, też 50-litrowy. A czas nabicia 2 minuty 14 sekund, także dłużej niż ten kompresor bezolejowy. To jest kompresor olejowy. Chwilkę już chodził, ale też 77 dB, jeżeli chodzi o głośność. No i czas nabicia, mówię, dłuższy, 2:14, 2 minuty 14 sekund. No i hałas dużo większy. Puszczę powietrze, tak żebyście też słyszeli różnicę w dźwięku.
jest zdecydowanie też dłuższy czas nabicia, od 6 do 8 barów, tak samo kompresor ustawiony, także widać różnicę między jednym a drugim. To tyle, jeżeli chodzi o test. Jeżeli był przydatny ten test, to będę wdzięczny za łapkę w górę i za jakiś tam komentarz. Dzięki, wszystkiego dobrego, do następnych filmów.